Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 22. No i dzisiaj czeka nas sporo roboty, ponieważ dzisiaj musimy się zająć odchwaszczaniem pola numer 38-39. W ogóle mamy już 99 odcinek już z naszej serii Farming Simulator 22. Więc za niedługo ten setny odcinek wleci, myślę, że będę musiał się fajnie na niego przygotować, fajnie sobie wszystko tutaj posprzątać, pokupować jeszcze kilka rzeczy, muszę kupić na pewno sprzęt do sianokosów i zawieźć sobie go na naszą drugą gospodarkę. Ale zanim to, myślę, że już tego raczej nie zrobimy w dzisiejszym odcinku, ale fajnie jakbyśmy dzisiaj skończyli już ogarnianie chwastowania, antychwastowania, nie wiem jak to dobrze powiedzieć. Czekajcie, naprawiać. O dobra, od razu sobie go naprawimy. Teraz ustaw. Chwileczkę. Ustawienia kół. Czy mamy wąskie? Widzę, że nie ma wąskich opon, co mnie troszeczkę martwi. No dobra. Weźmy sobie, odpalmy silnik. Ale za to wiem, który z ciągników ma te wąskie opony, więc zaraz sobie weźmiemy, przyjedziemy tutaj masy Fergusonem, ponieważ właśnie on ma te wąskie opony, co bardzo by mnie cieszyło. Teraz tutaj sobie oczywiście odjedziemy tym klasem. No i jeżeli chodzi o ten setny odcinek, no to chciałbym troszeczkę tutaj przygotować wszystkie tutaj nasze ciągniki, troszeczkę poumywać, tutaj wszystko ponaprawiać sobie, co jestem w stanie, i po prostu zrobiłbym takie jedno wielkie przejście po całym tutaj, po całej farmie. Jeszcze taka jedna rzecz, czy ja mam włączone filtry z gry? Okej, mam wyłączone filtry z gry, czyli muszę sobie to naprawić. No ale zanim to, no to weźmy sobie, polećmy na szybkości po tego naszego Massey Fergusona i weźmiemy sobie, ogarniemy teraz to odchwaszczanie naszych pól, w sumie właśnie to jednego pola. Tutaj widzę, że też przydałoby się w końcu naprawić te wszystkie narzędzia do odtura, bo troszeczkę są już zniszczone, nie ma co mówić, bo jednak sam Massey Ferguson sam w sobie nie jest jakoś mocno zmęczony, tylko zniszczony. No i on powinien sobie radzić bezproblemowo, tylko że gorzej jest troszeczkę z tym turem, bo tur od samego jego kupna, czyli praktycznie od samego początku istnienia tego Massey Fergusona, no działa u nas bez żadnej naprawy, więc no myślę, że przydałoby się w końcu coś z nim zrobić. Zaraz zobaczymy, jaki to będzie koszt w ogóle takiej naprawy, bo nie wiem, czy w ogóle nam się takie coś opłaca. Zwłaszcza, że my za niedługo będziemy chcieli sobie wziąć i kupić kolejną. Coś krzywo jest, stoi te Massey Ferguson. No ale już miesza w to. Jeżeli chodzi o ładowarkę teleskopową, no to będziemy chcieli sobie wziąć i ogarnąć. I ogarnąć będziemy chcieli. Jak to się nazywa? Kolejną ładowarkę teleskopową, która jest tutaj, i teraz my będziemy chcieli jakąś większą manitu, albo już na przykład właśnie takiego klasa skorpiona. On naprawdę bardzo fajnie sobie wygląda. W JCB raczej nie będę chciał lecieć, w ładowarkę czołową, kołową też raczej nie będę chciał iść, więc na razie weźmy sobie, podczepmy się do opryskiwacza. Chyba już środki chwastobójcze są w nim zaaplikowane. Jak coś, no to pojedziemy sobie na szybkości też je kupić. No i też zanim w ogóle zaczniemy pracować, no to my stracimy już z dobre 10 minut. No a jeszcze chciałem sobie ogarnąć kilka rzeczy. Dobra, czy co to w ogóle jest? Taki dziwny znaczek. No on raczej nawozem nie jest, więc jest to środek chwastobójczy, więc weźmy sobie teraz, pociśnijmy na szybkości na pole nasze. Tutaj trzeba bardzo powoli, ponieważ teraz jeszcze jak założyłem te wąskie opony, no to trzeba pamiętać, że mamy w tym momencie słabszą przyczepność, a jeszcze mamy tutaj na mody na grawitację, na
różną jakby poślizg opon, więc tutaj łatwo będzie można ugrząść. Więc trzeba na to bardzo uważać. Dobra, weźmy sobie, podjedźmy coś takiego. Rozłóżmy sobie sprzęcior. Coś jakieś delikatne lagi odczuwam, ale jest może jakoś tylko u mnie. Mam nadzieję, że na nagraniu będzie fajnie wszystko wyglądało. Dobra, i teraz Ctrl C, wykryj szerokość. Ctrl W, no delikatnie do lewej będziemy chcieli sobie ogarnąć. Teraz tak, musimy sobie to wyprostować. I oczywiście zaczynamy cisnąć nasze pierwsze opryski. Chociaż w sumie, no na pewno nie pierwsze, ale... no ale pierwsze w tym sezonie opryski. Można tak powiedzieć. Czy my będziemy potrzebowali więcej kwasownika? W sensie tego nawozu przydałoby się na pewno więcej tego nawozu. Weźmy, sprawdźmy, po ile w ogóle on chodzi tutaj palety. Płynny nawóz, płynny środek kwasobójczy. Około 1 euro za 1 litr wychodzi. Bo tutaj mamy taką 2000 litrów. No sporawo, na pewno jest to sporawo. Tutaj w ogóle jest też podobne, tylko że to jest od innej marki. No i z tego co widzę, no to na pewno braknie. Ale czy my będziemy chcieli sobie teraz cisnąć? Czy na przykład weźmiemy sobie auto i pociśniemy na szybkości do sklepu? Jest w sumie 7 minuta odcinka, więc jakbyśmy teraz szybciutko wskoczyli do sklepu, to jeszcze byśmy byli w stanie dokończyć tutaj wszystko na tym polu. Więc myślę, że na pewno fajnie byłoby coś takiego zrobić, żeby jednak to pole już skończyć, żeby nie musiał nic robić poza odcinkiem. No, a w kolejnych odcinkach pewnie będziemy chcieli sobie już pójść w, jak to się nazywa, w rozlewanie gnojowicy na łąkę, ponieważ łąka już nam urosła. Za chwileczkę tam też wam tam pójdę i pokażę, jak to już wygląda u nas. Tylko czekajcie teraz. No powiem wam, że delikatnie ta grafika jakby się rozlewała przez to, że nie mamy tych filtrów. No ale niestety zapomniałem ich zrobić od poprzedniego odcinka, mówiłem, że je ogarnę. No ale dobra, jesteśmy już na łące. Łąka wygląda naprawdę fajnie. No jestem ciekawy, jaki plon z tego będzie leciał. Myślę, że troszkę za duża, jak na początek. No ale... no jak coś, to będziemy oczywiście sobie nadmiar tego siana, czy też kiszonki będziemy sobie sprzedawali. No a zawsze troszkę krową też będzie można dać. Tutaj jak widzicie, nawet jeszcze nie zeszła ta woda, więc nie mam pojęcia, ile trzeba czekać, żeby ta woda zeszła w końcu. No a ja myślę, że po prostu wezmę teraz samochód, podlecę sobie na szybkości do sklepu po środek kwasobójczy i do was już wrócę. No i dobra, jestem już po krótkiej przerwie. Przewiosłem sobie tutaj oczywiście ten paletę, ten baniak z tym środkiem kwasobójczym. No i można kontynuować dalej nasz opryskiwanie. Dobra, coś takiego i myślę, że możemy sobie już włączyć opryskiwacz. Zapomniałem też włączyć auta. No a fajnie jest to, że mamy tutaj tego moda na to, że słychać auta z daleka. I teraz pytanie, czy ten Massey Ferguson się tutaj nam nie zakopie, ponieważ on przez to, że jest tutaj na tych wąskich kołach, może bardzo łatwo się tutaj nam zakopać, ale z tego co widzę, jakoś sobie daje radę, więc jestem z niego oczywiście zadowolony. Ten mod fajnie działa, jeżeli na przykład się zablokujemy o coś, albo na przykład byśmy teraz podczepili sobie tamte dwie przyczepy, które tam stoją mniej więcej nad kabiną Massey Fergusona, no to wtedy powiem wam, że byłoby naprawdę ciężko, zwłaszcza podjechać pod górkę, bo jeżeli byśmy się już zakopali, no to powiem, że łatwo wyjechać nie jest. Najlepiej, żeby wyjechać wtedy, no to trzeba sobie pomóc jakimś tutaj drugim ciągnikiem. No ale jeszcze nie wgrałem sobie moda na linkę holowniczą, żebyśmy mieli fajny akt też z wyciągania tych wszystkich później utkniętych ciągników, ale myślę, że za niedługo
mógłbym takiego moda sobie wgrać i wtedy na spokojnie będzie można sobie te ciągniki wyciągać. Więc to naprawdę kolejna fajna akcja na tej serii będzie mogła powstać i myślę, że naprawdę nie mogę się tego doczekać. Tylko myślę, że już niedługo, jak już będziemy sobie brali 7R-kę i będziemy chcieli podczepić ją do naszej jakiejś przyczepy tej większej, no i się później okaże, że o, tam troszeczkę nie dojechało opryskiwać. I teraz tak, czekajcie, B, wyłączmy sobie, teraz tak, wycofamy się, bo widzę, że to idealnie pasuje opryskiwacz do tego pola. Wycofajmy się i teraz Ctrl-W, włączamy sobie opryskiwacz i ciśniemy sobie do przodu. No a jeżeli chodzi o tę 7R-kę naszą, no to zauważcie, że jeżeli, teraz czekajcie, wejdźmy sobie tutaj, taka 7R-ka zakopie się, czekajcie, czy ja mogę sobie wejść na podgląd? Nie mogę, czyli muszę wejść w duże ciągniki, w 7R i tutaj mam. Jeżeli taka, nie wiem jak to nazwać, taki ciągnik, dosyć wielki, nie ma co mówić, nam się już zakopie, no to powiem wam, że żeby go wykopać, będziemy musieli sobie wypożyczyć jakiś fajny sprzęcior. Z takich fajnych, najbliższych sprzęciorów, no to fajny jest na przykład ten New Holland T8, który ma możliwość w ustawieniach kół. Czekajcie, gdzie to jest? To będzie tutaj gąsienicowy układ bieżny, więc to naprawdę fajnie sobie to wygląda. A jeżeli chodzi o maksymalną ilość koni, 435, a my w tym momencie mamy w naszym tym 388 i to naprawdę fajnie, fajnie by mogło tutaj pomóc w naszej gospodarce. Myślę, że w sumie skoro jeszcze żadnego New Hollanda nie ma, chociaż ostatnio mówiłem, że na razie tych New Hollandów no nie widzę zbyt sobie na tej gospodarstw, na tym gospodarstwie. No ale skoro już będzie taka możliwość kupić sobie kolejnego ciągnika, no skoro nie ma też żadnego New Hollanda póki co u mnie na farmie, oprócz pewnie maszyny jakieś, chociaż nawet nie wiem, czy to będę miał od New Hollanda, sprawdźmy sobie prasy. Prasy mam od Kuna, to na pewno nie. No w sumie, teraz jak tak patrzę, to mam topliner, tutaj jest do John Deere. No to w sumie będę miał wiele różnych marek, ale żadnego od New Hollanda, więc no to tym bardziej wypada teraz sobie kupić jakiegoś New Hollanda, więc prawdopodobnie jak będę sobie już wybierał, no to najbliższym tutaj wyborem będzie albo T8, albo ten Plus, który naprawdę bardzo sobie fajnie wygląda, a później będziemy myśleli nad pewnie jakimś Challengerem, czyli albo coś takiego, albo tutaj taki oryginalny Challenger. Tutaj mamy jeszcze od Fenda i one się w sumie nie różnią. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj 458, 400. O, nawet ten od John Deere ma więcej koni mocy, więc jest nawet jeszcze lepszy niż by mi się wydawało. No a z racji takiej, że my już mamy kilka John Deere'ów na naszej farmie, no to fajnie by to na pewno wyglądało, ale najpierw, tak jak mówiłem, musimy pójść sobie w jakiś taki bardziej mobilny, w sumie ciężko nazwać bardziej mobilny ciągnik niż taki na gąsienicach, który praktycznie może się obracać w miejscu, więc to jest też mega duży plus. No ale jeżeli chodzi o ten bardziej mobilny, no to mam na myśli po prostu większą prędkość maksymalną, czyli w sumie ten klas też by odpadał, no ale tutaj też ten T8 series, jak będzie miał gąsienicę, nie wiem czy przypadkiem u niego się wtedy nie zmieni prędkość maksymalna, nie zmieni się, no ale jestem ciekawy jakby to tutaj na tej farmie się prezentowało. No i dobra, w sumie ogarnęliśmy te pole, zajęło nam to chyba około 15 minut, muszę sprawdzić. Chyba około, pewnie to mówię, a zajęło nam to 14 minut i 33 sekundy, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja myślę, że ten opryskiwacz sobie za chwileczkę sobie już odłożę poza odcinkiem, bo jeszcze przydałoby się umyć ten ciągnik. No i z powrotem założę mu grube opony, chociaż na tych wąskich oponach naprawdę fajnie sobie wygląda ten Massey Ferguson.
Tylko że pewnie teraz, jak będziemy chcieli wjechać takimi wąskimi oponami w pole, no to zbyt efektywny to on nie będzie. No ale dobra. Ja oczywiście Wam dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Do usłyszenia w kolejnych. No i oczywiście zapraszam Was na setny odcinek, który będzie już niedługo. Tak więc do usłyszenia w kolejnych. No i siema.